Uwaga, ten film może zawierać treści polityczne. Warszawskie inwestycje. Szanowni Państwo, będziemy rozpoczynać. Witamy serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej, którą organizujemy w związku z otwarciem ruchu na niedawno, świeżo przebudowanym wiadukcie nad ulicą Globusową. Jest to inwestycja bardzo ważna, dzielnicowa. Są dziś z nami prezydent miasta stołecznego Warszawy, Rafał Trzaskowski. Dzień dobry Państwu. Witamy również radnych miasta stołecznego Warszawy na czele z przewodniczącą Rady Miasta Ewą Malinowską-Grupińską. Witamy władze dzielnicy na czele z panem burmistrzem Jarosławem Karczem. Witamy również zastępczynię Zarządu Dróg Miejskich Karolinę Gałecką. Panie prezydencie, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że jestem we Włochach i że dzisiaj tutaj ulicą Globusową, tym wiaduktem mogli pojechać kierowcy po tym bardzo poważnym remoncie. Rok trwała ta inwestycja, tak jak się zobowiązywaliśmy, w związku z tym bardzo się cieszę, że ona jest dzisiaj otwarta. Notabene też zmiany w okolicy. Na ulicy Potrzebnej postawiliśmy prawie 80 latarni i oświetliliśmy tę ulicę po raz pierwszy w tak dobry sposób i przy okazji również inwestujemy tutaj, jeżeli chodzi o chodniki. Bardzo się też z tego cieszę, że cała okolica będzie podlegała zmianie. Notabene we Włochach sporo inwestycji właśnie takich, które są istotne ze względu na poruszanie się po ulicach, ale również jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, bo w samych Włochach doświetliliśmy aż 100 przejść dla pieszych i oczywiście wymieniamy również latarnie na LED-owe, dzięki czemu byliśmy w stanie zaoszczędzić 70% energii. To wszystko jest dla nas niesłychanie istotne i cieszę się, że realizujemy te wszystkie potrzeby mieszkańców. Jak zawsze, drodzy Państwo, przy tej okazji chciałem Państwu powiedzieć o tym, że planujemy kolejne inwestycje, które są dla nas ważne. Jestem tutaj z radnymi, zarówno radnymi miasta, jak i radnymi dzielnicowymi, no bo oczywiście zbliża się dzień wyborów i w związku z tym jasno też mówimy o tym, że warto się mobilizować na te wybory i będziemy mówili również o inwestycjach, które planujemy we Włochach. Te inwestycje zawsze uzgadniamy z naszymi radnymi, dyskutując o tym, jakie są najważniejsze potrzeby, jeżeli chodzi o dzielnicę. Jeżeli chodzi o Włochy, to na 100% są to kwestie dotyczące edukacji. Inwestycje w nowe szkoły. Dyskutujemy dokładnie o tym, gdzie te szkoły mogłyby powstać. Więc to bardzo istotne. Również inwestycje, jeżeli chodzi o Ford. Wielokrotnie o tym mówiliśmy, że to jest jeden z najważniejszych priorytetów. Ja tutaj też byłem, rozmawiałem o tym z władzami dzielnicy. No i oczywiście opieka nad seniorami, stąd również jest to nasz priorytet, ośrodek, w którym możemy się opiekować tymi wszystkimi, którzy takiej opieki potrzebują. My od wielu, wielu lat stawiamy przede wszystkim na jakość życia, bo to jest dzisiaj najważniejsze, więc oprócz tych dużych inwestycji infrastrukturalnych, to akurat w tym przypadku drogowych, bo dzisiaj mówimy właśnie o tym wiadukcie, koncentrujemy się na tym, co najważniejsze, czyli na poprawie jakości życia obywateli, stąd edukacja, stąd seniorzy, stąd zainteresowanie tym, aby w każdej dzielnicy można było uzyskać dostęp do tych najważniejszych usług. Także bardzo się cieszę, że tutaj mogliśmy się zebrać razem z radnymi, z którymi dyskutujemy właśnie o tych najważniejszych priorytetach i o tym, co jest najważniejsze dla dzielnicy. Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo dziękujemy. Przechodzimy do pytań. Czy mamy jakieś pytania? Mamy zasady organizacyjne. Na sam początek bardzo proszę zawsze o przedstawianie się z podaniem nazwy redakcji. Dzień dobry, Maciej Wójcik, Radio SK. Dzisiaj otwarcie wiaduktu, ale chcę zapytać o inną flagową inwestycję, która się kończy, czyli tramwaj na Kasprzaka. Ten od jutra otwarty, ale jednocześnie jak tramwaje pojadą ulicą Kasprzaka, to okazuje się, że od jutra zmianie ulegną rozkłady jazdy linii 31 na Mokotowie. Główna linia dowożąca do Mordoru, na Służewiec, mnóstwo osób do pracy, tam tramwaje są
przepełnione. No i żeby tramwaje mogły pojechać Kasprzaka, tam na Służewiec do Mordoru tramwaje pojadą nieco rzadziej. I w związku z tym pojawia się pytanie, czy to tak musiało być, że mieszkańcy Mokotowa, osoby pracujące na Służewcu, no dostaną rykoszetem za nową trasę tramwajową w mieście. Drodzy Państwo, my po to planujemy też spotkania z Państwem, żeby mówić o tych kolejnych inwestycjach i również o rozwiązywaniu kolejnych problemów. Ja jutro wszystkich zapraszam serdecznie na konferencję prasową i wtedy będziemy rozmawiali o tramwajach i będziemy rozmawiali również o tym, jaki to będzie miało wpływ na warszawiaków. Natomiast na pewno nie będzie tak, że inna dzielnica będzie jakby ponosiła jakikolwiek koszt. Czym innym jest zmiana rozkładów w okolicy funkcjonowania tego tramwaju, no bo to jest absolutnie naturalne. No jak budujemy metro czy budujemy tramwaj, no to również zmieniają się rozkłady okoliczne, natomiast nie w zupełnie innej dzielnicy. Jutro udzielę Państwu bardzo szczegółowych odpowiedzi na pytania dotyczące inwestycji tramwajowych i również ewentualnych zmian, jeżeli chodzi o rozkłady. I proszę kolejną redakcję. Mam tu informację, że jest to już chyba ostatnia redakcja. Dziękuję za dopuszczenie do głosu. Dzień dobry, panie prezydencie. Dziękuję za udzielenie głosu i witam wszystkich zgromadzonych. Panie prezydencie, ja mam do pana takie jedno, ale trudne pytanie. Stoimy tutaj przy obiekcie, który wymagał remontu od 60 lat. Dzięki staraniom pana i pana pracowników ten wiadukt faktycznie został nawet nie wyremontowany, tylko wymieniony. No, umówmy się, że to jednak była większa inwestycja. Natomiast tutaj grupa mieszkańców oraz miejscowych przedsiębiorców, jak na przykład właściciel zakładu fryzjerskiego, walczyli o to, aby przy tej inwestycji ich prawa były uszanowane. I jednym z takich praw było możliwość parkowania tutaj przed budynkiem Potrzebna 1. Przed tą budową były 4 miejsca parkingowe, w tej chwili są 2 miejsca parkingowe. Nie ma też wydzielonego miejsca dla komisariatu policji, który tutaj też w tym budynku jest, w związku z tym funkcjonariusze nie wiem, gdzie będą parkowali samochody, bo przy ulicy nie będzie można, tutaj jest za wąska ulica do tego ruch pojazdów komunikacji miejskiej. Ja osobiście pisałem w tej sprawie do ZDM-u, dostałem też dość pozytywną odpowiedź, że można ten projekt zmienić, natomiast nie zgodził się na to projektant. Ja mam do pana, panie prezydencie, takie pytanie. Kto w tym mieście rządzi? Jakiś pan projektant, któremu my płacimy z naszych podatków za wykonanie tego projektu? Czy pan, panie prezydencie, i pana urzędnicy, którzy powinni podejmować decyzje właśnie takie w imieniu mieszkańców, dla mieszkańców? Bardzo proszę o odpowiedź. Szanowny panie redaktorze, ja nie wiem, skąd pan wziął taką informację, że tutaj podjął taką decyzję projektant, tylko jeżeli się pan rozejrzy, jak wygląda to miejsce, najważniejsze jest bezpieczeństwo i w momencie, kiedy dokonujemy bardzo różnych zmian, nie tylko tutaj we Włochach, tylko w przeróżnego rodzaju innych miejscach, może pan pokazywać ten dokument, natomiast ja się absolutnie zgadzam z tym, że najważniejsze w takim miejscu jest bezpieczeństwo i to, że tutaj również planować będziemy ruch rowerowy w tym miejscu. W związku z tym mamy miejsca parkingowe, te, które zostały tutaj wyznaczone w taki sposób, aby ten wiadukt spełniał wszystkie najważniejsze funkcje. I niestety bywa tak, że w momencie, kiedy realizujemy takie inwestycje, ta okolica najbliższa zmienia się i dokonywane są pewne zmiany i nie wszystko wraca do tego stanu sprzed inwestycji. Natomiast jeżeli chodzi o miejsca parkingowe policji, oczywiście też sprawdzę ten temat, tak żeby panu dokładnie udzielić odpowiedzi na to. Bardzo dziękujemy. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? To już chyba wszystkie pytania, panie prezydencie. Dziękuję państwu bardzo i drodzy państwo, widzimy się w kolejnych godzinach. Bardzo dziękujemy za udział w dzisiejszej konferencji prasowej. Łukasz Puchalski, Zarząd Dróg Miejskich. O co chodzi z tymi miejscami parkingowymi, tak się dopytam? No przed przebudową faktycznie tutaj mieszkańcy parkowali na klepisku, na chodniku w rejonie skrzyżowania. Przebudowując to miejsce, musieliśmy dostosować je do obecnych przepisów, ale obecnych i takich, które obowiązywały w zasadzie od kilkunastu, jeśli nie od kilkudziesięciu lat, gdzie w rejonie skrzyżowania nie wolno projektować miejsc parkingowych.
I tak też tu się stało. Dwa miejsca parkingowe zostały. Według mieszkańców parkowało tutaj nawet do 5-6 samochodów, ale my tych miejsc parkingowych odtworzyć ani zbudować nie mogliśmy, ponieważ jesteśmy w rejonie skrzyżowania. I absolutnie jakby tutaj nie było takiej możliwości, żeby te miejsca parkingowe powstały. Jakieś przybudowy w okolicy będą teraz planowane do tego wiaduktu? Realizujemy tutaj krok po kroku założenia. Po pierwsze, w zeszłym roku wymieniliśmy oprawy na oświetleniu ulicznym, plus zbudowaliśmy oświetlenie od nowa na odcinku, na którym tego oświetlenia w ogóle wcześniej nie było. W tej chwili oddajemy wiadukt nad ulicą Globusową i trwa postępowanie przetargowe na budowę chodnika wzdłuż ulicy Świerszcza. No ponad 15 milionów, grubo ponad 15 milionów te trzy zadania, ale one łączą się w jedno zamierzenie. Tutaj powstała rezerwa na drogę rowerową. Kiedy ona może powstać? Jaki będzie mieć kształt? Obiekt przebudowywaliśmy, tak jak tutaj pan prezydent Trzaskowski zauważył, w zasadzie wymieniliśmy na nowy, budowaliśmy od nowa. Ten obiekt jest na kilkadziesiąt, myślę, że co najmniej 50 lat. Musieliśmy uwzględnić też plany, jakie mamy, i te bliskie, i te dalekie. I rezerwę pod drogę rowerową już dziś uwzględniliśmy. Natomiast jakby w tej chwili nie planujemy w najbliższych miesiącach budowy tej drogi dla rowerów. To są lata kolejne. Myślę, że w ciągu kilku najbliższych lat rozpocznie się proces projektowania i budowy, bo infrastruktura rowerowa tutaj na tym ciągu jest absolutnie potrzebna. A na jakiej orientacji mniej więcej będzie ta droga rowerowa? No tutaj w kierunku Ursusa i dalej jakby połączenie przez Dźwigową w kierunku Bemowa i Woli. Tutaj na dole też by się przydała wzdłuż ulicy Globusowej. Czy coś może w tym temacie będzie realizowane? Absolutnie. Myślę, że jak potrzeby są bardzo duże, natomiast jakby musimy też szacować w oparciu o możliwości, które posiadamy, zwłaszcza te finansowe. Jakby w tej chwili inwestując tutaj grubo ponad 15 milionów złotych, jak wyczerpaliśmy swój budżet, musimy teraz starać się o kolejne zadania inwestycyjne po to, żeby pozyskać środki na kolejne zadania, bo wyzwań w tym otoczeniu, w tym obszarze nie brakuje. A czy jest jakiś pomysł, jak połączyć te dwie części podłóg, które są od odchodów? Absolutnie, jakby i górą, i dołem jest taka możliwość, tylko na to potrzeba czasu i pieniędzy. Tak? Na razie realizujemy te inwestycje etapami po to, żeby nie opowiadać o tym, że już za 15, 20, 30 lat będzie lepiej, piękniej, tylko rok po roku oddawać jakieś kawałki infrastruktury, żeby mieszkańcy też namacalnie czuli tą zmianę. Jeszcze pytanie, bo po drugiej stronie znajduje się wiadukt jeden, tylko on jest niewykorzystywany teraz. Czy jest jakiś plan zagospodarowania dla niego? Nie, no to w tej chwili prac na wiaduktach, obiektach mostowych jest chyba, jak sięgam pamięcią, to naprawdę nie pamiętam przez ostatnie 20-30 lat, żeby tak dużo się działo. To też generuje koszty. Tutaj mówimy o wiaduktach nad Globusową, ale w zeszłym roku zapraszaliśmy Państwa na otwarcie wiaduktów w ciągu Mary Wiejskiej. W zeszłym roku oddaliśmy wiadukty przy Agrykoli. W tej chwili trwa przebudowa wiaduktów przy ulicy Paryskiej. Remontujemy od zeszłego roku wiadukty wzdłuż trasy mostu Poniatowskiego. Jakby to wszystko zadania za nawet nie już kilkadziesiąt milionów, tylko setki milionów złotych, i jakby to wyczerpuje nasze możliwości finansowe na dzisiaj. Natomiast jakby lista spraw do załatwienia jest dłuższa i to na pewno jakby w kolejnych latach będą pojawiały się dodatkowe pieniądze na kolejne obiekty. Znaczy mi tutaj chodzi o ten wiadukt po drugi Santorów, bo on tam jest, tylko aktualnie jest tylko węcznie przejście dla pieszych. Czy coś jest planowane po prostu, żeby na nim było? Na ten moment tu i teraz. Jeszcze pytanie po tramwaju na Kasprzaka. Tam powstały te nowe drogi rowerowe przy skrzyżowaniach, ale wzdłuż ciepłowni nie ma nowej drogi rowerowej. Czy jest planowane, żeby to powstało? No, to jest jakby dokładnie ten sam case jak w tym przypadku, z tym, że jakby tutaj budujemy obiekt mostowy, tam były przebudowywane skrzyżowania. Na tych przebudowanych skrzyżowaniach jakby powstawają rezerwy pod drogi dla rowerów, po to, żeby później na tych odcinkach prostych, gdzie już dużo łatwiej, dużo taniej jest zbudować infrastrukturę,
infrastrukturę rowerową, no nie wchodzić z powrotem na skrzyżowania, przebudowywać te skrzyżowania od początku, więc tramwaje warszawskie przebudowując skrzyżowania uwzględniły potrzeby rowerowe, natomiast odcinki dalej będą powstawać jakby w kolejnych latach w ramach dostępności środków, natomiast na ten moment nie planujemy, mówię o tym roku, by tą infrastrukturę rowerową tam rozbudowywać. Infrastrukturę rowerową planujemy na innych odcinkach, tu będziemy chcieli wracać, ale to już jakby w przyszłym i kolejnych latach. Czy tutaj infrastruktura tam jest, tylko jest po prostu z kostki, potrzeba asfaltu? No, to... Jest na odcinkach do remontu, ale są też odcinki, na których nie ma infrastruktury, bo nawet wzdłuż ulicy Kasprzaka jakby tam rezerwy są pod infrastrukturę rowerową po obu stronach. Po stronie północnej jest tylko i wyłącznie chodnik, natomiast docelowo chcemy też tam drogę dla rowerów. Po stronie południowej mamy tą infrastrukturę z kostki. Ona nie jest jeszcze najgorsza, jeśli chodzi o Warszawę, choć jakby w tym standardzie, w którym teraz budujemy, no to faktycznie ona odstaje i ona będzie wymagać remontu. Może z ciekawości, jaka jest według Pana najgorszym stanie droga rowerowa w Warszawie? Moich faworytów? No na przykład droga rowerowa wzdłuż Ciszewskiego na Ursynowie. Dobrze, dziękuję. Taka pierwsza z brzegu, ale myślę, że tych lokalizacji jest jeszcze kilka. Choć jakby w ostatnich latach jakby sporo tych prac remontowych zostało wykonanych. Już dzisiaj mamy infrastrukturę rowerową w 80% infrastrukturą asfaltową, co jest dosyć dużym wydarzeniem, ale tak jak powiedziałem, no nadal się zdarzają takie odcinki, które wymagają remontów. No wzdłuż ulicy Odrowąża na przykład cały ciąg jest z kostki cały czas. No jest jeszcze parę takich ulic, one sukcesywnie będą eliminowane i będzie wyznaczona nawierzchnia asfaltowa. Podobnie jest tam na tramwaju do Wilanowa, tak samo jak taka sprzedaż. Tak, natomiast jakby tam 8 km infrastruktury rowerowej zostanie wyremontowana. Jakby ten zakres przebudowy jest bardzo duży tramwajowy, tam gdzie były kolizje, tramwajarze zostali zobligowani do wymiany i łącznie uzbierało się 8 km tras rowerowych, które będą po przebudowie, po wybudowaniu tramwaju na Wilanów miały już nawierzchnię asfaltową. Ale będą jeszcze fragmenty z kostki. Będą, ale to już nie będzie cały ciąg 12 km, tylko poszczególne odcinki po kilkaset metrów. Dzięki.